Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, czytam Wasze komentarze i dzisiaj, zgodnie z sugestiami, trochę wiedzy dla początkujących. Zacznijmy od tego, jak rozbudowywać swój obóz szkoleniowy, w którym szkolimy bohaterów. Zobaczymy, co jest na którym etapie, a także powiemy, które etapy warto rozwijać w pierwszej kolejności, a które sobie zostawić na koniec lub zupełnie je pominąć. Przejdźmy do konkretów. Pierwszy obóz, zwykły, trenuje bohaterów, jak sama nazwa mówi, zwykły, co nie jest dla nas zaskoczeniem. Słuchajcie, czas treningu tego obozu to 10 minut na jednego bohatera potrzebujemy. Potrzebujemy też na to jeden miecz treningowy, 1600 sztuk mięsa i 5 sztuk rekrutów. Czy warto ten obóz rozwijać? Oczywiście, że tak. Uważam, że pierwsze 4 levele, które będziemy omawiali, warto rozwijać, bo one są Wam potrzebne na początkowym etapie gry. W późniejszych etapach tak naprawdę z tych leveli prawdopodobnie nie będziecie korzystali, ale jeśli zaczynamy, to 4 pierwsze levele są levelami obowiązkowymi. Drugi level z tych 4 nieczęsty. Bohaterowie zwykli i niepospolici. Tutaj, jeszcze może dodam, że bohaterowie zwykli to są bohaterowie jednogwiazdkowi, więc w tym pierwszym obozie możemy robić tylko bohaterów jednogwiazdkowych. Drugi obóz, obóz nieczęsty. W obozie nieczęstym czas treningu wynosi 30 minut. Tutaj w tych 30 minutach wypadają nam bohaterowie albo jedno, albo dwugwiazdkowi. Potrzebujemy na to plecaków. Tutaj możecie mieć problem z plecakami, ale też w jakimś odcinku nagram sobie, jak te plecaki zdobywać, gdzie ich jest najwięcej. Potrzebujemy także 2000 sztuk mięsa oraz 5 rekrutów. Etap trzeci, nazwany szybki. Czemu szybki? Zobaczcie, produkcja jednego bohatera zajmuje 2 minuty. Są to tylko bohaterowie jednogwiazdkowi. Potrzebujemy na nich jednego mieczyka, 5000 sztuk mięsa oraz 5 rekrutów. Czwarty etap, który jest must have, to niski koszt. Tutaj mamy 3 godziny, produkujemy jednego rekruta, natomiast jest on niski w kosztach, to znaczy w ogóle nie potrzebujemy wymaganych materiałów. Kosztuje 1500 sztuk mięsa, 4 rekrutów. I teraz tak, to jest jeden z 2 etapów, który jest dobry do magazynowania sobie rekrutów, żeby ich nie przepalać. To znaczy, jeśli macie dużo rekrutów i nie macie co z nimi robić, to wrzucajcie w ten obóz, potem sobie z niego można wyciągać. Ja akurat wrzucam w inny obóz, co też wyjaśnię później, natomiast to jest też obóz, w którym można sobie magazynować swoich rekrutów, których mamy za dużo, czyli robicie na przykład Atlantydę tanią, używacie tam dużo flaszek z energią, tych rekrutów w Atlantydzie wpada cała masa, w pewnym momencie się zablokujecie, to właśnie wrzucajcie w ten obóz. Albo w drugi, który bardzo niski koszt też, ale o tym powiem za chwilę. To są cztery etapy, które uważam, że powinniście zrobić, 4 levele, które powinniście opracować i rozwijać. Następne 4, czyli 5, 6, 7, 8 i 9, to są etapy podobne. One produkują bohaterów w konkretnym kolorze. Tutaj akurat widzimy ogień. Czas treningu 1 godzina. Bohaterowie jedno i dwugwiazdkowi z tego wychodzą. Potrzebujemy jeden plecak, potrzebujemy jeden mieczyk, 8500 sztuk mięsa i 5 rekrutów. Lód, natura, mrok i świętość ma takie same wymagania. Czyli wszędzie potrzebujemy jednego plecaka, jednego miecza, 8500 mięsa i 5 rekrutów. Różnica jest tylko taka, że w ogniu będziemy produkowali tylko bohaterów ognia, w lodzie tylko bohaterów loda, w naturze bohaterów loda. Bohaterów lodu. Aż się rozbawiłem. W naturze będziemy potrzebowali tylko zielonych bohaterów, w mroku fioletowych, a w świętości żółtych. Czy robić te etapy? Moim zdaniem tak. Dlaczego? W późniejszej grze, kiedy tak na moim poziomie, 50, 60, może wyższym, już się tych obozów nie używa. To znaczy w momencie, kiedy ja mam 2, 3, 4 tysiące bohaterów wyprodukowanych i czeka na odebranie z oposu, to nie ma dla mnie znaczenia, w jakim oni są kolorze, bo ja każdego 5-gwiazdkowego, 4-gwiazdkowego, 3-gwiazdkowego bohatera, który mi nowego wpadnie, którego chcę podnieść wyżej, na wyższy level, zrobię, mając taką ilość rekrutów. Natomiast jeżeli wy zaczynacie i potrzebujecie podnieść szybko jakichś swoich bohaterów, to wtedy opłaca wam się robić właśnie w danym kolorze. Czyli macie na przykład 3 czy 4 jakąś do zrobienia, to zakładam, że 4, bo może 3 to jeszcze nie, ale jak będziecie mieli jakiegoś 4-gwiazdkowego bohatera do zrobienia, w kolorze, dajmy na to czerwonym, to róbcie go z obozu ognia. Bohaterowie w tym samym kolorze, o tym zapewne wiecie, ale ja to powiem, bohaterowie w tym samym kolorze, co ten, którego podnosicie, dają więcej XP niż bohaterowie w innym kolorze. Znaczy, ja nie wiem, czy uda mi się to pokazać teraz. Jednogwiazdkowy bohater zielony podnosi mi XP tej postaci o 180 punktów.
ale jeśli, dlatego że zielonym podnosimy zielonego, ale jeżeli damy na przykład czerwonego, jednogwiazdkowego, to on podnosi 150 punktów XP. Czyli zobaczcie, to jest 30 punktów różnicy tylko na jednym jednogwiazdkowym. Zobaczymy, czy uda nam się to sprawdzić na dwugwiazdkowych. Dwugwiazdkowy, 468, zielony zielonego, czyli podnosimy tym samym kolorem, mamy 468 punktów na plusie. Czy mamy jakiegoś innego tutaj, a podnieśmy niebieskim 390, tak? Czyli tam mieliśmy 468, czyli to jest już 78 punktów różnicy. Dużo. Przy 10 wrzuconych bohaterach to jest 780 punktów różnicy. Więc jeżeli chcecie szybko podnosić swoich bohaterów, róbcie to tym samym kolorem. Te obozy, które tutaj pokazałem, od numeru 5 do 9, ogień, lód, natura, mrok, świętość, warto robić. Kolejny obóz, 10, zaawansowany. Co mamy w zaawansowanych? Czas treningu 1 dzień, więc jak widzicie, tam najwcześniej mieliśmy na najdłuższe 3 godziny, teraz nam przeskakujemy na 1 dzień. Bohaterowie rzadcy lub niższej rangi. No oznacza to ni mniej, ni więcej, że możecie dostać 3-gwiazdkową postać, ale najprawdopodobniej dostaniecie postać niższej rangi. To jest oczywiste. Potrzebujemy do tego poszarpaną odzież, potrzebujemy do tego podręcznik szkolenia, 105 tysięcy mięsa i 25 rekrutów. Ja uważam, że nie ma sensu robić tego obozu. Przynajmniej nie w pierwszej kolejności. Jak gram 3 lata, nigdy z tego obozu nie wyprodukowałem ani jednej postaci. Czas trwania jest za długi. Koszt w mięsie jest za duży. W rekrutach tak samo. Mając 10 level, nie mamy problemu z 3-gwiazdkowymi postaciami. Pewnie mając 10 level rozbudowanego oczywiście tutaj obozu szkoleniowego, bo nie 10 level w grze. Znaczy ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że prawdopodobnie mamy i trójki, i czwórki, może nawet piątki. Więc wyprodukowanie przez jeden dzień bohatera, szansy na bohatera 3-gwiazdkowego, mija się z celem. Nie będziecie mieli co robić? Zróbcie ten obóz, jeżeli chcecie poświęcić żarcie na opracowanie czegoś innego, to zróbcie coś innego. 11. Bardzo niski koszt. Oczywiście, że robić. Właśnie dlatego, że jest bardzo niski koszt. Dla mnie na tą chwilę jest to obóz służący do magazynowania rekrutów. 2 godziny się robi jeden bohater. Mogą być i 2 i 1 gwiazdkowi z tego obozu wychodzą. Bardzo niski koszt, czyli tylko 1000 sztuk mięsa i 2000 i dwóch rekrutów. U mnie, jak zobaczycie, to są te 2 obozy. W jednym mamy do odebrania 579 rekrutów i 1773 czeka na szkolenie. W drugim obozie jeszcze więcej, czyli mamy blisko 900 rekrutów do odebrania na od razu i prawie 7000 czeka na wyszkolenie. To co chwilę ta liczba się zmienia, bo tu trochę wybieram rekrutów, przepalam ich. Więc jest to różnie, ale na tą chwilę tak to wygląda. Więc bardzo niski koszt uważam, że trzeba zrobić. Ktoś mi pod którymś z moich filmów zadał pytanie, dlaczego nie przepalam właśnie rekrutów w tym obozie tutaj, który powiedziałem, niski koszt, a właśnie w tamtym. No głównie dlatego, że tutaj czas trwania jest 3 godziny, a w tym, w którym ja robię, jest 2 godziny. Przez co dużo szybciej mi się robią bohaterowie i mogę ich sobie w krótszym czasie więcej zmagazynować. Następny obóz, gwarantowany rzadki bohater, to jest obóz numer 12. 2 dni, strasznie długo. Oczywiście dostaniecie tu trójkę, ale znowuż pytanie, czy na 12 levelu, mając obóz i będąc pewnie na 20, może 30 levelu w grze, nie pamiętam jak to już wyglądało, czy potrzebujecie trójek? No moim zdaniem nie. No, czy potrzebujecie za trójkę płacić 164 tysiące mięsa, dawać za nią 45 rekrutów, czekać 2 dni? No nie wydaje mi się, więc jakby ten obóz gwarantowany rzadki pomijam. Obóz elitarny. Tak samo, 2 dni produkcja, 265 tysięcy mięsa, więc też bardzo drogo i 70 rekrutów potrzebnych na to. Potrzebna drewniana tarcza i skórzana zbroja, tego akurat pewnie nikomu z Was nie będzie brakowało. Czy warto rozwijać? Podobnie jak w poprzednim, moim zdaniem nie. Jedyny sens rozwijania tego obozu jest taki, że doszliście do 13 etapu tutaj w obozie i nie macie jeszcze czwórek, to znaczy macie tych czwórek mało. To wtedy próbujcie produkować, tu jest szansa na czwórkę, czyli równie dobrze możecie dostać trójkę albo dwójkę, załóżmy, tak? W bohatera, więc nie liczcie na to, że za każdym razem wyskoczy Wam czwórka. Jeżeli tych czwórek trochę macie, ten obóz sobie pomińcie, zostawcie go na koniec, nie ma sensu go robić. Kolejne raz, dwa, trzy, cztery obozy, raz, dwa, pięć obozów, to są znowuż obozy
tak jak poprzednio mieliśmy od 5 do 9 obozy kolorów. Czym one się różnią? One się różnią tylko tym, że tak jak tam dostawaliście bohaterów w danym kolorze jednego lub dwugwiazdkowego, to tu możecie dostać dodatkowo bohatera trzygwiazdkowego. Czy warto je robić? Nie. Dlaczego? Tak samo jak w poprzednich dwóch obozach. Zobaczcie, tutaj macie czas produkcji 1 dzień, potrzebujecie jeden podręcznik szkoleniowy, 25 rekrutów, 105 tysięcy mięsa. I teraz różnica w porównaniu do tego koloru poprzedniego, gdzie dostajecie jednego lub dwugwiazdkowego bohatera, jest taka, że tutaj szansa na kolor trzygwiazdkowy, ona kosztuje za drogo. Po prostu czas 24 razy dłużej. Tam jest czas wyprodukowania bohatera 1 godzina, tutaj mamy czas wyprodukowania 24 godziny. Jeśli chodzi o mięso, 12 razy więcej mięsa potrzebujecie. Tam było mięsa potrzebnych 8,5 tysiąca, tutaj mamy mięsa potrzebnych 105 tysięcy. 5 razy więcej rekrutów potrzeba. Tam potrzebowaliśmy 5 rekrutów na wyprodukowanie jedno- lub dwugwiazdkowego bohatera. Tutaj, mając szansę na trzygwiazdkowego, potrzebujemy 25 rekrutów. W mojej ocenie nie ma ekonomicznego uzasadnienia tego, aby produkować tutaj tych bohaterów z szansą. Powtarzam, z szansą na trzygwiazdkowego bohatera. Ja bym odpuścił. Kolejne. Bohaterowie zwykli w niezwykle krótkim czasie. Ja bym ten obóz robił, przynajmniej będąc już na 19 levelu, bo to oznacza, że wasz level w grze jest już dosyć wysoki. Dlaczego? Dlatego, że tutaj czas produkcji jednego rekruta to 1 minuta. Okej, tutaj wychodzą tylko rekruci jednogwiazdkowi i z tego sobie musicie zdawać sprawę. Ale czas trwania to jest 1 minuta, kosztuje tylko 2 rekrutów, potrzeba na to jedną poszarpaną odzież i 5,5 tysiąca mięsa. W momencie, kiedy potrzebujecie szybko skończyć jakąś postać, bo ona jest już prawie na końcu, załóżmy, macie dużo mięsa w magazynie i całą masę rekrutów, no to możecie w ciągu godziny tutaj wyprodukować sobie 60 bohaterów do podniesienia postaci. Ja z tego obozu dosyć często w pewnym momencie korzystałem, w tej chwili już z niego nie korzystam, ale był taki okres, że korzystałem i to naprawdę, naprawdę często. Właśnie najczęściej jak była jakaś Atlantyna, gdzie mięso wpadało dosyć szybko, rekruci wpadali dosyć szybko, ja potrzebowałem 2 czy 3 bohaterów zrobić w dość krótkim czasie, to wtedy ładowałem tutaj po nawet 400-500 bohaterów, żeby mi stąd wypadało. Bardzo szybko przepala się tu mięso, ale też szybko dostaję bohatera. No i ostatni, 20 poziom. Oczywiście musicie go zrobić. To jest poziom, który trzeba mieć. Za chwilę powiem dlaczego. Czas trwania, najdroższy ze wszystkich. Czas trwania produkcji. 2 dni. Trening z szansą na bohaterów epickich i legendarnych. To znaczy znowu z szansą, to znaczy, że może dostaniecie 4-gwiazdkowego, może dostaniecie 5-gwiazdkowego, ale najprawdopodobniej dostaniecie 3-gwiazdkowego i z tego sobie musicie zdawać sprawę. Zasoby, ostrzałka, materiał do ulepszeń, pewnie macie ich sporo, prawie 300 tysięcy mięsa i 100 rekrutów. Dlaczego warto go robić? Właśnie na tą szansę bohaterów 5-gwiazdkowych. Ja w pewnym momencie jechałem nawet na 4 takie obozy, dlatego że na 50 którymś levelu gry nie miałem jeszcze ani jednej postaci 5-gwiazdkowej. Wszyscy u mnie w sojuszu, którzy byli na 30, 40 levelach, mieli jedną, dwie, trzy takie postacie, ja nie miałem żadnej. Moje pierwsze postacie, które zaczęły mi wypadać, 5-gwiazdkowe w grze, to były wszystko postacie produkowane właśnie w obozach. Szedłem na 4 obozy jednocześnie, one mi działały non-stop i to z tych obozów zrobiłem cały swój, na tamten czas oczywiście, cały swój główny skład. Czasami wypadały mi postać 5-gwiazdkowa raz w tygodniu, czasami raz w miesiącu. Oczywiście przy założeniu, że chodziły 4. Tutaj jakby nie ma regularności. Natomiast te postacie wpadają. Rzadziej lub częściej, ale one wpadają. Więc jeżeli macie problem z piątkami, potrzebujecie podstawowych piątek, to naprawdę uważam, że tu warto działać. Ten obóz działa u mnie do dzisiaj. Non-stop mam przynajmniej jeden. On w tej chwili już nie służy mi do zdobywania piątek, bo przyznam szczerze, że w tej chwili chyba nie ma żadnej piątki oprócz Dominicji ze standardowych, które mógłby mi obóz wyprodukować, którą bym chciał. Cała reszta piątek, która mi wpada, jest u mnie po prostu przepalana. Natomiast ten obóz u mnie służy, zobaczcie, do gromadzenia mięsa. 171 bohaterów czeka na zrobienie. Gdybym w tej chwili ich wycofał, miałbym jakieś, nie wiem, 300, no, ponad 50 milionów sztuk mięsa. Także w tym obozie w tej chwili mam 50 milionów sztuk mięsa zamrożonych, czekających sobie na odbiór, na to, kiedy będą mi potrzebne. I o tym też mówiłem w którymś z poprzednich filmików, także jeżeli nie oglądaliście, to wróćcie sobie, obejrzyjcie filmik o tym, jak magazynować mięso, tam cały schemat został przeze mnie pokazany. I to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o obozy, więc powiedziałem wam, które levele warto rozwijać,
które sobie na początek podarować. Oczywiście to nie znaczy, że musicie ich do końca gry nie robić, bo w pewnym momencie dojdziecie do takiego etapu, że zrobicie, będziecie chcieli. I okej, ale żebyście nie marnowali niepotrzebnie mięsa. Mam nadzieję, że ten filmik przydał się graczom o niższych levelach. Był zrobiony specjalnie dla Was. Jeśli przydał się także komuś na wyższym levelu, super. Dziękuję Wam serdecznie za to, że mnie wysłuchaliście. Kolejne filmiki w drodze. Subskrybujcie nasz kanał, zalogujcie się na naszym facebookowym fanpage'u Empires and Puzzles Poland. Jesteśmy największym fanpage'em w Polsce, mamy kilkadziesiąt tysięcy już ludzi, którzy tam działają. Tam bardzo dużo informacji na temat gry. Jeszcze raz dzięki serdeczne, pozdrawiam i miłego grania, hej!